Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii z NBA, z mojej kariery. Tak jest, to co widzicie na ekranie jest prawdą. Jestem już podstawowym graczem Chicago Bulls. Zostałem starterem, będę wchodził na kolejne mecze w pierwszej piątce po 13. Wydaje mi się meczach to jest naprawdę niemałe osiągnięcie, tym bardziej biorąc pod uwagę najwyższy poziom trudności. Ulepszamy dzisiaj quickness o cały jeden punkt, ponieważ 80 wygląda zdecydowanie lepiej niż 79, do tego staminę jako starter o 5 do 90 wymaksujemy, to więcej minut będę grał, więcej spędzał na boisku, także wytrzymałość się przyda. No i siła, to jest podstawa, aż o 10, trochę byłem przepychany i mam zamiar trochę postawić zasłon, być może będzie to fajnie wyglądało. 11,5 punktu na mecz, 1,6 zbiórki, 5,5 asysty, to są naprawdę niezłe liczby. 45% z gry już tu wygląda w miarę fajnie. I rzuty wolne, mój chyba największy atut, 83%. Na całe szczęście nie zobaczycie tutaj strat, bo chyba jestem liderem ligi, jeśli chodzi o straty, także jest naprawdę beznadziejnie. I jak Wam się to podoba? Kubiks jako starter. Ale nie wszystko jest tak pięknie, nie wszystko jest różowo, nie wszystko jest fajnie, ponieważ numerem jeden, jeśli chodzi o pozycję point guarda w Chicago Bulls, jest Derrick Rose, więc ja z konieczności większość moich minut jako starter będę spędzał na pozycji numer 2. Nie tego oczekiwałem, wolałem być przede wszystkim jedynką wchodzącą z ławki. No cóż, trudno, będę musiał się z tą rolą pogodzić i spróbować sobie poradzić i radzę sobie póki co dobrze. Już zaczynamy pierwszy mecz, debiut i asysta na samym początku meczu. I z racji tego, że nie byłem do końca przyzwyczajony do gry na pozycji numer 2, to nie był mój najlepszy mecz. Debiut, spory stres, wiadomo jak to jest. Tym bardziej, że nie mogę rozgrywać playsów z tej pozycji, z pozycji rzucającego obrońcy. Na tym ucierpiała zdecydowanie moja gra, aczkolwiek radziłem sobie zupełnie dobrze. A my podajemy dalej. Butler, asysta numer 3. I to mi wychodziło w miarę dobrze, gorzej było z rzutami. A to przede wszystkim powinien wykonywać rzucający obrońca, czyli zdobywać punkty. Obudziłem się w trzeciej dopiero kwarcie. Tutaj pierwsze moje punkty, trójka. I od tego zaczął się mój dobry występ. Mecz był w miarę wyrównany, 62 do 60. W końcu mieliśmy szansę zagrać jakiś mecz w miarę dobrze. Tutaj już 65 do 60, kolejna trójka. I gramy dalej, jesteśmy już w czwartej kwarcie. Mieliśmy sporą przewagę, aż 7 punktów jak na nas, to jest naprawdę nieźle, poza tymi pierwszymi meczami, które wygraliśmy w Cuglach, już w kolejnych były niemałe problemy i kolejne punkty, już 10 mam ich na swoim koncie. Nie był to jakiś nadzwyczajny mecz w moim wykonaniu, 10 punktów, 5 asyst, w tym momencie już 6 i w związku z tym prawdopodobnie zajdą zmiany w tej serii. Piszcie w komentarzach, czy Wam się spodoba taki układ, czy nie. Jestem bardzo ciekawy, w końcu ta seria jest dla Was. Co planuję zrobić? Planuję zrobić coś takiego jak w serii z My Team z NBA 2K14, czyli pokazywać Wam tylko te mecze, które są ciekawe, ewentualnie jakiś mój dobry występ, jakieś przełomowe osiągnięcie, ilość punktów. Jak widzicie, ten mecz wygraliśmy 95 do 85 i w perspektywie zmian prawdopodobnie tego meczu bym Wam nie pokazał. Mało ciekawy, mało interesujący. Co Wy na to? Piszcie w komentarzach. Tymczasem konferencja prasowa, a my widzimy się w Cleveland. Did you feel at any point tonight that the game was in doubt? Nah, of course not. Sometimes I like to let off the gas just a little, you know. Let them feel like they still in it when they really ain't. And tonight was one of those games. I saw that we had to win in the bag, so we had a little fun in the fourth quarter. But as soon as they get too close, man, that's when I come in and finish things off. Keeps the regular season interesting for me. All right, fellas. Let's come out strong and never look back, man. It's time to play. Woo! Jest to jeden z kluczowych meczów w sezonie, dlatego też moje przemówienie, które ma podbudować moich kolegów, żebyśmy zagrali świetny mecz, tym bardziej, że będzie ciężko kolejny mecz na wyjeździe. Trzeba dobrze zacząć, tak też próbowałem. Tyłem do kosza, pierwsza akcja meczu. I udało mi się uzyskać faul, dwa rzuty wolne, oczywiście celne. Cały czas na dwójce, ale cały czas dawałem radę, jeśli chodzi o asysty. Tutaj pierwsza w tym meczu. Kolejna akcja, kontratak. Coast to coast. Punkty.
Liczyłem na akcję 2 plus 1. Niestety nie byłem sfaulowany, ale dobre i to. Punktowo ten mecz wyglądał zdecydowanie lepiej niż pojedynek z Detroit Pistons, przynajmniej dla mnie, dla moich kolegów też, chociaż tutaj Butler się zawiesił niepotrzebnie i skomplikowała się trochę sytuacja. Mohamed oddał piłkę do mnie na obwód i co? Oczywiście to musi być celny rzut. Już 7 punktów na moim koncie, a my wracamy do gry w drugiej kwarcie. Ciągle mało asyst, bo tylko jedna, no ale tak jak mówiłem w meczu z Detroit, niestety gram na dwójce. Jest to bardzo uciążliwe. Jedyny play, z jaki mogę zagrać, to pick and roll. W dalszym ciągu to działa, w dalszym ciągu to wychodzi. Ale niestety gram to coraz rzadziej, o wiele lepiej podobało mi się, gdy byłem wchodzącym z ławki rozgrywającym, niż męcząc się na tej pozycji. Trzeba będzie porozmawiać o transferze. No, jakbyśmy Rose'a wytransferowali, byśmy dostali naprawdę ciekawych graczy. Tutaj chyba najlepsza asysta w dotychczasowej karierze. Piękne podanie do Rose'a, zakończone wsadem. Wszystko w tempie, wszystko ładnie. A mecz w dalszym ciągu, podobnie do poprzedniego, bardzo wyrównany. Tutaj prowadzimy 3 punktami, już 13 punktów na moim koncie. To jedna z ostatnich akcji trzeciej kwarty. Czułem rzut w tym meczu, tak jak bałem się rzucać, ponieważ nie trafiałem w meczu z Detroit, tak. Cleveland, hala mi zdecydowanie leży. Trafiałem te rzuty. A i wymuszone podania okazywały się asystami tutaj. Dunleavy w ostatniej sekundzie już musiał rzucać. Sporo szczęścia. A kiedy miałem okazję grać na jedynce, grałem bardzo skutecznie. One for fist. To znają wszyscy i to lubią wszyscy. Bo to jest bardzo piękne, bardzo skuteczne. Rewelacja. 17 punktów, 4 asysty. Oddanie do mnie na obwód. Nie kryją mnie zawodnicy z Cleveland. To ich błąd. 20 punktów na moim koncie. Rewelacyjny występ jak na razie, aczkolwiek ocena tylko B+, a my idziemy z kontrą, a właściwie ruszył z nią Luol Deng. Ja się ustawiam tam, gdzie lubię, na linii rzutów 3-punktowych, niepilnowany. Cóż to może być innego? 23 punkty na moim koncie, ale mecz bardzo wyrównany, 84-83. I jak widać, 23 punkty nie zmieniają postawy drużyny. Trzeba dodać jeszcze do tego obronę, jak w tym momencie, przecięte podanie, kontratak. I są punkty. Co prawda miał to być wjazd pod kosz, ale jak gra uznała, że to miał być jumper. Najważniejsze, że celny, a tu kolejna asysta. Numer 5, no ale niestety nie układało się to dalej tak jak powinno. One for fist. I buzer pudłuje, to powinna być asysta numer 6, jeszcze zebrał, ale nic z tego i przez takie akcje właśnie w końcówce przegraliśmy sporo tych niecelnych rzutów właśnie po moich podaniach w końcówce wysokich graczy, zarówno Noah, jak i buzer, to nie był ich mecz. 96-104, kolejna porażka i to w bardzo ważnym meczu. No cóż, musimy się odbić od dna w następnym odcinku, a wy napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej proponowanej zmianie pokazywania moich meczów w tej serii. Czy wam to przypadnie do gustu? I tyle. Zostawiam was z konferencją prasową, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć! Excellent performance in tonight's game. In case you hadn't heard, you set your career high in points. How did it feel to be on such a roll on offense? I didn't feel too different out there. I was just doing what seemed natural, taking shots when I felt it made the most sense. It's nice to set a career best, but now I gotta keep living up to that, so maybe it's not such a great thing after all.